Kobiety z Podkarpacia odwiedziły stolice Belgii, Brukselę. Na wycieczkę zaprosiła je poseł do Parlamentu Europejskiego Elżbieta Łukacijewska. Była to już kolejna z wycieczek, jakie europoseł Elżbieta Łukacijewska organizuje cyklicznie, odkąd została eurodeputowaną. Ja sobie obiecałam, że gdy zostanę europosłem, to po pierwsze będę przyjmowała młodych ludzi z Podkarpacia na staże i ponad 100 osób było tutaj u mnie w biurze po jednym miesiącu. Każdy dostawał po 1000 euro za miesiąc, żeby młodzi ludzie z Podkarpacia mogli tutaj wyżyć, wynająć sobie mieszkanie. No i grupy ponad dobre 1200 osób już było tutaj z Podkarpacia na wycieczkach, bo myślę, że niewiele osób stać by było na taki wyjazd, na wynajęcie hotelu, na zobaczenie tego wszystkiego tak od wewnątrz. I myślę, że inaczej sobie każdy wyobraża Brukselę, to jak się tutaj żyje, funkcjonuje, jak funkcjonuje parlament, w zestawieniu z tym, gdy przyjedzie i zobaczy. Tym razem w wyjeździe uczestniczyła 55-osobowa grupa z Podkarpacia. Przede wszystkim kobiety, reprezentujące różne grupy społeczne. Amazonki, panie z kół gospodyń wiejskich, nauczycielki, pielęgniarki, laureatki konkursów, wolontariuszki oraz działaczki społeczne. Ta wycieczka jest szczególna, ponieważ w tym tygodniu, w piątek i w sobotę jest organizowany w Brukseli Kongres Kobiet z okazji stulecia praw wyborczych kobiet i panie będą, wezmą udział w konferencji specjalnej organizowanej w Parlamencie Europejskim przez nasze europosłanki Danutę Hibner, Elżbietę Łukacijewską. Wezmą udział w dyskusjach, w rozmowach. Wszyscy uczestnicy wycieczki zwiedzili siedzibę Parlamentu Europejskiego, miały okazję zobaczyć także salę plenarną i uczestniczyć w prelekcji. Podczas kilkudniowego wyjazdu grupa z Podkarpacia zwiedziła Brukselę oraz urokliwą Brugię. Był też czas na zabawę, śpiewy i integrację. Relacja z kilkudniowego pobytu w Brukseli już wkrótce w programie Oko Reportera.